tym czołgiem. Przypuszczam, że nigdy nie graliście. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Ulti i tym razem mam dla was starcie na chińskim lajcie 10 poziomu, czyli w WZ-cie 132-1. Bardzo rzadkim pojeździe, który jest, moi drodzy, 16 razy rzadziej spotykany w randomach niż taki kołowiec, więc to już pokazuje nam skalę i mówię tutaj tylko o ostatnich 60 dniach. W tym materiale zobaczymy, dlaczego ten pojazd czasami sobie radzi, czasami sobie nie radzi, jakie są jego mocne, słabe strony i pogadamy także o ogłoszonej wczoraj kampanii na mapie globalnej, w której niestety nie będzie do zdobycia Chieftain ani żaden inny nowy 10 tier specjalny. To było do przewidzenia, kiedy ogłoszono, że obieg 780 nie będzie za klanówki, tylko będzie właśnie w warsztacie. Ja powiedziałem już wtedy, że wątpię, że po prostu nagle wymyślą jakąś nową dychę. Także oglądajcie póki co bitewkę na mapie Erhalu, w której bohater no bardzo ryzykuje jadąc w to miejsce takim lightem, bo w WZ musicie wiedzieć, że nie ma supermaskowania, a ja właśnie o tej kampanii parę słów będę chciał powiedzieć, bo pewnie też część z was będzie chciała w niej licytować, czy to 907, czy to VK7201, czy to Karo, czy to jeszcze jakiś inny pojazd, więc co wczoraj nam ogłoszono. Kampania będzie nazywać się Epoka Żelazna i będzie trwała od 18 lipca do 1 sierpnia. I tutaj trzeba zaznaczyć, że 1 sierpnia już nie będziemy grali, tak naprawdę ostatniego dnia lipca będziemy grali jeszcze 31, bo 1 sierpnia to jest tylko taka formalność, tam ostatnie kliknięcia dowódców na mapie globalnej. Także 14 chyba dni, jeśli dobrze liczę. I to, moi drodzy, oczywiście oznacza, że kampania będzie intensywna i nie będzie to tak, że 2-3 dni wystarczą, aby zdobyć czołg. Trzeba będzie grać raczej większość dni, powiedziałbym, że tak około 9-10, jeśli planujecie grać po prostu większość każdego wieczoru, no bo to jest w godzinach wieczornych i nocnych. Nawet do pierwszej w nocy można grać. Jeśli chodzi o to, co będzie do zdobycia, będą do zdobycia wszystkie te czołgi, które były zawsze, za wyjątkiem Chieftaina. Więc tego czołgu nie ma, w zimę był, teraz nie ma. Dlaczego go nie ma? Wydaje mi się, że to jest dość oczywiste, dlatego że po prostu Wargaming nie chce, żeby było tych czołgów mocnych jeszcze więcej w randomach. Z tym, że to oczywiście stawia w niekorzystnej sytuacji osoby, które tego Chieftaina nie mają i chciałby też mieć takie same szanse jak inni, którzy już go posiadają, więc no mówię, tutaj Wargaming po prostu nie chce jeszcze bardziej psuć bitew. Jest to pewien argument, no ale mówię, szkoda tylko, że część graczy, większość, którego nie ma tego Chieftaina, jest poszkodowana. Jeśli chodzi o to, ile pojazdów będzie do zdobycia za zajęcie miejsca w klasyfikacji, to będzie to więcej niż ostatnio, 5500, i na aukcji będzie mniej niż ostatnio, czyli tym razem 3500 czołgów do wylicytowania. Co to, moi drodzy, oznacza? To oznacza, że biorąc pod uwagę to, że wielu graczy się wykosztowało ostatnio na warsztacie, aby zdobyć obiekt 780, strzelam, że na licytacji trzeba będzie dać około 30 tysięcy obligacji na takiego 907, na taką fałkę, T95-6 czy też Karro. Tak mi się wydaje, że wokół tej wartości będą się kręcić tutaj gracze i oferty ich. Gdyby ktoś zapytał się mnie, dlaczego wstawiam, że 30 tysięcy, a nie 40, albo czemu nie 20? 40 tysięcy to było ostatnio, jak był Chieftain, więc i to mniej w sumie, troszeczkę mniej, ale jednak mniej, więc no nie powinno być tak dużo, skoro nie ma Chiefa. I druga rzecz ważna to jest to, że jest lato, więc w lato zwykle mniej graczy gra, więc powinno być też mniej ofert. I kolejny powód jest taki, że no nie będzie raczej 20 tysięcy albo 15 tysięcy, no bo to byłoby troszeczkę za mało. No nie wydaje mi się, żeby gracze byli aż tak biedni w obligacje. 15 tysięcy to kosztuje 121B, więc 907, który jest lepszy, no powinien kosztować więcej i dlatego strzelam, że około 30 tysięcy, może być 28, 29, ale około 30 tysięcy pewnie oferty będą się kręcić. To jest oczywiście mój typ, mogę się mylić, ale no takie są po prostu moje przypuszczenia. Co jeszcze jest ważnego? Będzie można wyprodukować za darmo, grając w kampanii, 2 8 tiery premium, KW4 Kreślawski i polski 50 TP prototyp, więc to jest rewelacyjna informacja. I będzie także do zdobycia ulepszona sprężarka, która, moi drodzy, będzie oczywiście też bardzo pożądana. Ja na nią będę polował, bo no wiecie, że turbo w tej grze to jest jedno z najlepszych, co może być rzeczy, i takie fioletowe wyposażenie po prostu jest na wagę złota. Więc tyle na temat kampanii. No warto jeszcze tylko powiedzieć, że trzeba będzie, żeby licytować, wyprodukować specjalną przepustkę do licytacji,
tak jak ostatnio na kampanii, więc to się nie zmieniło. No i żeby ją zdobyć, trzeba będzie grać około 2-3 dni. Mój tata ostatnio, żeby wylicytować Chieftaina, musiał grać 2-3 dni i mu wystarczyło to na wyprodukowanie tej przepustki do kampanii, więc dla osób, które się boją, że trzeba grać dużo, wcale dużo nie trzeba grać, aby móc licytować czołgi specjalne. I teraz skupmy się na tej WZ-cie, moi drodzy. Co jest tutaj istotnego, jeśli chodzi o ten pojazd? Istotne jest to, że jest on właśnie bardzo rzadki, dlatego że to nie jest tak naprawdę czołg lekki. On ma cechy czołgu lekkiego niektóre, jest sklasyfikowany jako czołg lekki, ale tak naprawdę powinno się nim grać i ma trochę tak parametry bardziej w kierunku meda. Czyli możemy przyjąć ten WZ-132-1, jakby miał oznaczenie med, to byłoby to bardziej poprawne niż light. I co na to ma wpływ? Wpływ na to ma to, że mamy tutaj potężne działo, które ma fajną penetrację i mamy tutaj także pancerz, który jest, ale na wieży, na korbie go nie ma. To są rzeczy, które jednak nie są aż takie charakterystyczne dla lightu. Zwykle lighty mają troszeczkę gorsze działa. No oczywiście są inne, które też mają 105 jak ten, ale jednak nie jest to już tak częste zjawisko, prawda? Na przykład TSTLT ma mniej uszkodzeń. Jeśli chodzi o, moi drodzy, pancerz, on tak naprawdę jest bardzo dobry na tej wieży i spokojnie od tego lighta można się dingać, ale nie mówimy tutaj o pociskach, które mają dychy. Bardziej mówię tutaj o czymś takim jak przypadkowe odbicia, wiara na ten pancerz lekka, no i na pewno odbijanie ósemek, dziewiątek. One mogą mieć z tą wieżyczką jeszcze jakieś tam kłopoty. Kolejna rzecz istotna, pojazd ten jest dość jak na lighta wolny, nie ma wysokiej prędkości maksymalnej, rozpędza się tylko do 65, no a nie oszukujmy się, tyle właśnie jeżdżą czołgi średnie, nawet niektóre jeżdżą 70 jak Leopard czy Bachat, więc to nawet tylko pokazuje po raz kolejny, że to nie jest prędkość na poziomie lighta, tylko meda. Jakie są wady tego pojazdu? Bo powiedziałem wam o kilku zaletach, że ma działo, które bije za dużo, że ma ten pancerz. No jakie są wady? Jedną z takich rzeczy bardzo bolesnych według mnie w tym czołgu jest to, że on absolutnie nie ma opuszczenia działa. Więc na przykład teraz zobaczcie, jak bohater musi się nakombinować, żeby znaleźć przestrzał na tego grilla 15. Poza brakiem opuszczenia działa, które wynosi tylko 5 stopni, mamy także słaby DPM. Mamy słabe maskowanie, mamy bardzo słaby pancerz kodłuba, mamy bardzo wrażliwy magazyn amunicyjny i zbiorniki, które lubią się po prostu zapalić. Więc to wszystko oczywiście wpływa na to, że pojazd ten jest bardzo podatny na zniszczenie życia. Może nie ma mało, no bo ma więcej niż kowiec czy 105, ale jednak nie jest to wartość bardzo imponująca, więc no light ma parę problemów. Mnie też denerwuje to, że ma słabe maskowanie, bo jednak świeci się bardziej niż inne lighty. Łatwo jest go zaoutspotować, czyli jakiś tam light wroga was widzi, a wy go nie widzicie. To jest bardzo częste zjawisko w starciu z tym lightem, no bo mówię, maskowanie tutaj akurat jest no gorsze, po prostu jest gorsze. Nie tak słabe jak w medach, ale jednak gorsze niż w konkurencyjnych czołgach lekkich. Nie wiem dlaczego, ale coś mi gryzie w gardle, za co przepraszam. Jeśli chodzi o, moi drodzy, bitewkę, teraz jest najciekawszy moment tego starcia. Jest to moment, w którym bohater został sam na 4 wrogów. No i widzimy, że teraz zaczyna się robić bardzo źle, ponieważ dostaliśmy od grilla. Wyjeżdża na nas Progetto, który ma full HP, moi drodzy, full HP, taranuje nas. I wydaje się, że będzie po ptokach, ale, moi drodzy, Progetto rozbiło się, wywrócił się gościu tym włoskim magazynkiem. A mówię, miał full życia, no niestety nie zaliczyło nam damage'a ani fraga, a powinno, bo tak naprawdę, no on miał po raz ostatni kontakt z nami. Teraz jeszcze bohater odbija pocisk, jak pancera S100, który oczywiście nie walną z Golda, więc powiedziałem wam, że ta wieża tutaj, bo to chyba było po wieży, potrafi tutaj zaskoczyć. Oczywiście penetracja jak pancera to około 300 mm, więc więcej niż pancerz wieży, no ale mówię, wieża lubi pomagać nam w trudnych chwilach, trzeba w nią wierzyć. No i teraz, moi drodzy, zobaczcie kolejny ważny moment, jak pancer trafia nas za 869, miał bardzo niskie losowanie, ponieważ normalnie powinien strzelić za średnio 1050, więc no plus minus tam, nie wiem, 100, ale no tutaj miał bardzo kiepską rolkę. I do tego Progetto dołącza, proszę państwa, VZ55, który również się wywrócił i to oznacza, że bohater, będąc sam na 4, dwóch wrogów doprowadził do upadku, do rozbicia.
i ma teraz ostatniego jak pancera, którego oczywiście dzięki maskowaniu i swojej prędkości, mobilności możemy po prostu rozpykać. Tu nie trzeba wielkiej filozofii, ten jak pancer nie ma szans, mamy go teraz tyłem. Bohater powinien moim zdaniem przymierzyć, użyć pocisku APCR goldowego, zostawić sobie na później. Mamy go za krzakami, więc nie powinien nas zobaczyć, oddajemy strzał, weszło. Jak pancer zaczyna panikować, zaczyna się strach, no też takie myślenie, co tu robić, jestem jak pancerem na szczerym polu, jak to rozegrać. Oddajemy kolejny strzał, weszło i teraz ja na miejscu bohatera Odjechałbym stąd, nie chciałbym, żeby doszło do walki na blisko, tylko bym znów grał na odległość, może bym pojechał tutaj na to wzniesienie, czemu by nie, no ale na pewno unikałbym walki bezpośredniej, bo nigdy nie wiemy, w które miejsce on będzie mierzył, prawda? Na przykład teraz, jak my jedziemy tutaj, my nie wiemy, czy ten jak pancer nie będzie przypadkiem celował w naszym kierunku morze, prawda? Jedziemy rozpędzeni. 50 parę na godzinę i jak pancer był wcelowany w tym kierunku, na szczęście udało się go nam wymanewrować. No i teraz to już wiedzą Państwo, że to jest koniec. Mamy go objechanego boczkiem, wystarczy jeden strzał i będzie po ptokach. Uwaga! No, już myślałem, że nie strzeli, będzie robił sobie fadinę, ale było mało czasu na to. I moi drodzy, wygrywamy bitwę w trudnej sytuacji samemu na czterech. Muszę wam powiedzieć, że nieźle się można uśmiać z tego skoku Progetto. Gościu mówi, a mam go, mam magazynek, załatwię go sobie. A to pyk, wywrotka, jeszcze ten VZ. Ciekawe, gdzie ten VZ zginął w ogóle. Przydałoby się zobaczyć, gdzie zginął VZ. Zobaczcie tutaj. Jak on to zrobił, ty? Jak on to zrobił? Ja myślałem, że on... Wiecie co zrobił? Jakoś źle spadł, tak jak to Progetto. On tutaj, kurna. Także uważam, że i tak było trochę do pośmiania się i bitwa mimo wyniku, no można powiedzieć, że nie najlepszego, no to była przez was pozytywnie odebrana. Także dziękuję bardzo za uwagę, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia, piąteczka i pa, pa.